Dobre, nie? No okej, siemanko, z tej strony NZ, witam was wszystkich dzisiaj w kolejnym odcinku przeglądu modyfikacji. No i słuchajcie, dzisiejsza modyfikacja, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić, będzie opierała się na... na fajerwerkach, petardach i tak dalej, nie? Zabierzcie, można wybuchać, są różne, wiecie, rzeczy do wybuchania. W zasadzie może dużo rzeczy ze sobą, bo... fuck, nie chcę tego. Chyba deszcza wyłączyłem, ogólnie, nawiązując do samej modyfikacji. Chciałem już wam mówić, z czego jeszcze można zrobić petardę, ale chyba sobie uświadomiłem, że nie warto. Dlatego słuchajcie, przejdźmy od razu do samej modyfikacji i czym ona się różni od tych zwykłych modyfikacji dodających ogólnie fajerwerki. A chodzi o to, że ta modyfikacja umożliwia nam wyszczelenie czegoś w górę. I nie mówię tutaj tylko o blokach, ale też o różnych na przykład zwierzętach, mobach i tak dalej. Więc sama modyfikacja też jest w sumie przydatna w Minecrafcie. No i słuchajcie, jakoś będziemy musieli sobie stworzyć fajerwerkę. Dobra, dobrze, że mam w ekwipunku, bo tak mielibyśmy problem. Słuchajcie, jak to się kraftuje? Taką fajerwerkę, jak tutaj widzicie, do wysadzania czegoś kraftujemy w ten sposób. Bo zwykłe fajerwerki są w Minecrafcie, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba takie coś było kiedyś, taki update. W każdym razie możemy stworzyć sobie takie coś, by wysadzać moby różne w powietrzu, czyli zwierzęta, potwory i tak dalej. No ale jeszcze musimy stworzyć taką sobie fajerwerkę do tego wszystkiego. A takie fajerwerki, by stworzyć, potrzebujemy gunpowder, papier, no i różne tutaj właśnie firework stary. Nie wiem ile tego jest potrzeba, ale trudno. A taki firework star tworzymy przy pomocy gunpowdera i różnych właśnie tutaj farbników. Tak więc słuchajcie, mamy taki mob locket. W sumie chciałbym spróbować sobie stworzyć swój taki mob locket. I ciekawy jestem, czy będzie to miało wpływ na kolor tego, co uda nam się w powietrzu góry wysadzić, czy też nie, bo te są wzięte z tego, z game moda, więc nie wiem jak będzie to wyglądało. Gdzie moja odżywka? Nie mam pojęcia, gdzie masz tworzywkę, Martyna. Jeżeli wiecie, gdzie jest odżywka Martyny, napiszcie w komentarzu, to jej powiem za jakieś 3 godziny, nie? Może gdzieś zgubiłaś tam, wiesz. A, no dobra, to już nie musicie pisać. Dobra. Co było potrzebne do tego? Był potrzebny gunpowder. A w sumie fireworks, ale... dobra, nie chcę mi się tego robić, słuchajcie, bo to za dużo roboty mi się wydaje. Potrzebuję gunpowdera. Gdzie jest gunpowder? Krew mi z mordy leci. O co chodzi w ogóle? Co za dzień? Dzień przed Sylwestrem w sumie wam powiem, bo nagrywam to dzisiaj, to nie jest tak, że ten materiał nagrałem gdzieś parę dni wcześniej, mam wywalone po prostu i sobie wrzucam filmy na zaplanowanym. Powiedzmy, że chcę wszystko, żeby było fioletowe. Zdawaj mi workbencha. Stawmy sobie to. I czy tak się będzie to robiło? O! I o to chodzi! I jest fajnie, tak? Już mi się bardziej podoba. Tylko teraz tak, teraz ja potrzebuję takich chyba więcej trochę, nie? Jak mi się wydaje. Przyjmę sobie gunpowdera. Przygotuję sobie trochę więcej tych gunpowdera, to się razem pisze. Okej, nieważne. Gdzie są farbniki? Bo tutaj można łączyć i podejrzewam, że tych różnych kolorów, jakie można tutaj stworzyć do tych fajerwerek, to jest więcej niż ja potrafię policzyć. A mam tylko 10 palców, więc za dużo nie policzę. Z czego tutaj można jeszcze coś zrobić? Z cukru chyba, bo cukier wtedy będzie biały kolor. Tak więc wrzucamy sobie jeden ten i wrzucamy sobie czerwone. Fajnie. A gdybym połączył sobie na przykład czerwone z białym, takie nasze polskie by było wtedy. Aha, to z cukrem się nie da. To zróbmy sobie takie niepolskie z lapisem. O, i będą trzy niebieskie. Faktycznie, są inne kolory trochę. Tylko trochę za głośno mam tego zombiaka, który mi tam harczy, chrapie, nie wiem co on robi za tym oknem i nie mogę się skupić w ogóle. Jak takie to jeszcze możemy sobie zrobić? Zielony cały, dawaj. Dawaj mnie, zielony z fioletowym, bo czemu nie? Można. No. Elegancko. Niebieski, fioletowy, zielony. Dobra, wydaje mi się, że starczy. Potem będziemy sobie robili inne, jak nam zbraknie. W każdym razie, słuchajcie. Ziom! Przeszkadza mi to, rozumiesz? Jesteś głośno, a nie cicho. Przeszkadza. Kurczę, muszę nóż wziąć. Czy w zasadzie mieć, żeby go zabić, bo... stary, ile można? Mówiłem, że nagrywa.
Już i będzie mi walił. Jak głupi, i tak by ich nie rozwalił. O co chodzi w ogóle? Jak teraz się robiło tego fireworka? To jest problem, wam powiem. Nie. Aha, dobra, chyba wiem, jak to się robiło. Się kładło to. I chyba papier jeden, nie? Gdzie jest papier? Chyba tak. Nie trafiłem w ogóle w sobie w ekwiputek. Papier. To. I co jeszcze? O! I mam fajerwerkę. To więcej papiera muszę sobie wziąć. Wezmę sobie 64, zrobię te fajerwerki. Wybaczcie, że robię to teraz, a nie przed odcinkiem, ale... Ale przy okazji pokażę wam, jak to się robi, bo... Wiem, że dużo ludzi po prostu zrobiłoby sobie takie fajerwerki, a problem by był taki, że zrobilibyście je z game moda i tak naprawdę by nie miały jakichś kolorów, a w ten sposób już mają. Nie to, że po prostu uważam was za leni, ale no ja wiem, że niektóre osoby po prostu by tak zrobiły, bo by im się nie chciało tego robić, nie? A po prostu by nie wiedziały, że to ma jakiś wpływ. W każdym razie mamy w tej chwili 7 takich fajerwerków, które wyjmę sobie na dół i za moment wam pokażę, jak to będzie wyglądało, gdy będziemy chcieli sobie to wybuchnąć na jakimś mopku. A nie, jeszcze sekundę, jeszcze muszę sobie coś zrobić. Jeszcze trzeba to połączyć z tym, z TNT. No dobra, słuchajcie, wszystko już mamy przygotowane i możemy przechodzić do samego przeglądu w zasadzie, co będą te fajerwerki robiły z naszymi mobami. A zacznijmy sobie od tego, że gdy znajdziemy sobie takiego zombiaka gdzieś na świecie, to po prostu go możemy wysłać do nieba, normalnie ze samolotem. Tylko ziom, musisz wyjść stąd, bo jak w dach przypieprzysz, to słuchaj, nie zapamiętasz tych świąt. Weź wyjdź stąd, proszę cię. Ale gdzie tam wchodzisz? Czy widzisz tam kogoś? No powiedz mi. Jest tam ktoś? O. Chyba w jakiś sposób go uświadomiłem, ale on dalej do tych drzwi. I patrzcie, i tak ich nie zniszczył. Otworzyć ci. Masakra. Nawet nie podziękuję, chamidło. Dobra. Wystawmy go po prostu. Jak widzicie, taka fajerwerka podnosi nam moba i wybucha z nim razem u góry. I fajne jest to, że na przykład w zależności jaka to jest fajerwerka, u góry w powietrzu robi się tak jakby mina tego moba. Może nie tym razem, ale innym razem na pewno tak będzie. Zależy wszystko od tego, jakiego moba właśnie chcemy wysadzić. Powiedzmy, że creepera sobie tym razem wysadzimy. No może tak jakoś się nie dzieje, ale fajne jest to, że takiego moba naprawdę fajerwerka zabija za pierwszym razem. I nie da się takiej fajerwerki odpalić normalnie, po prostu musimy kliknąć sobie na moba, żeby cokolwiek się stało. Ale fajne jest to, że gdy grasz sobie na modach i masz taką modyfikację, to każdego moba, który ma tam nawet więcej niż 100 HP, na spokojnie możesz sobie utłuc. Fak. Sylwester, zima, a tu deszcz pada, to nie powinno, to śnieg powinien padać. Ogólnie możemy sobie polatać chwilę i popuszczać pełno takich ludzi. Nawet konia możemy wysłać, bo czemu nie, tylko szkoda konia, bo go zabiję niestety. Ale fajne jest to, że... że wszystko można wysadzać. Dobra, słuchajcie, stwórzmy sobie jakiegoś innego może moba. Weźmy sobie Villagera na przykład, weźmy sobie Endermana, bo z Endermanem nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Enderman jest tak problematyczną postacią, że będzie znikał i ciekawy jestem, czy go też to wysadzi. O! Enderman po prostu sobie usiadł i miał wywalone. Nawet się tym za bardzo nie przejął. Szwagra wyślijmy może... Cześć szwagier, słuchaj, u góry wódkę sprzedaję, oby sam poleciał. On ewidentnie stawia opór, wam powiem. Co? O co ci chodzi? No. Jak shifta kliknę, to od razu polecisz. Masakra. Powiem wam, że to tylko tyle, jeżeli chodzi w sumie o tę modyfikację, ale jara mnie to, że można te potwory tak u góry sobie wysadzać. I słuchajcie, mam jeszcze jeden mały pomysł. Jak można zrobić sobie wyrzutnię rakiet tutaj. I to naprawdę wydaje mi się, że jest spoko, tylko po prostu muszę sobie zrobić płotek. Płotki sobie postawić. No może trochę większy ten płotek sobie postawię, bo tak to może być ciężko, żeby trochę więcej tych ludzi stworzyć. Weźmy sobie pigmeny. Natwórzmy ich sobie tutaj trochę. Tylko problemy są z tworzeniem, bo kurczę, nie umiem tego zrobić.
Za pierwszym razem. Wszystko muszę po kilka razy robić. Chyba tak. I oto będę sobie tworzył te endermany. Znaczy pigmeny. No. Jeszcze troszkę, bo wiecie, no w wyrzutniach tam jest po 60-30 strzałów, to... Wydaje mi się, że jeszcze parę tak... Tak będzie chyba okej. I co możemy sobie zrobić, gdy mamy takie coś? Niestety nie możemy ich wysadzić wszystkich naraz, jedną z rakietą, ale możemy robić sobie tak. I mamy normalną wyrzutnię rakiet. Idealne na Sylwestra. Jak nie macie planów na Sylwestra, to wchodzicie sobie do Minecrafta i wysyłacie moby. Naprawdę. Świetna zabawa, polecam. Dobra, słuchajcie, to mam chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd modyfikacji. Jeszcze szkieleta sobie wyślę. Masz, stary, leć do nieba. Tym razem była akurat zielona fajerwerka. Gdzieś tutaj były jeszcze te takie mieszane. Ciekawe jestem, jak one wyglądają, tylko żebym jeszcze znalazł, która to była ta mieszana. O, ta była jakaś trefna, bo od razu wybuchła. O, to była mieszana niebiesko-zielono-fioletowa bodajże. Więc, słuchajcie, to ja mam na tyle, jeżeli chodzi o tą krótką modyfikację. Ja nagrałem ją dlatego, że akurat dzisiaj mamy dzień przed Sylwestrem. Więc jakoś tak ta modyfikacja będzie nawiązywała do święta, które... Znaczy nie wiem, czy święta, to chyba bardziej tradycja jest, którą obchodzimy co roku. Tak więc słuchajcie, jeżeli modyfikacja wam się spodobała, to zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, no to subskrybujcie mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa. No i przy okazji szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy niż ten, co był teraz. Chyba, że się bardziej nie da. No to nie będzie taki sam, nie?